Cukry są częścią owoców i warzyw, tak jak błonnik, witaminy i minerały. Brzmi nieźle, ale najnowsze teorie głoszą, że współczesne owoce i warzywa uprawia się tak, by były słodsze. Zajmiemy się dziś popularnym, wysokobiałkowym produktem śniadaniowym. Ale czy jajka kryją jakieś sekrety? Ile powinniśmy zjeść, by w pełni wykorzystać ich dobroczynny wpływ? Jak każdy, kto długo pracuje, kocham kofeinę, ale znam też ryzyko. Lekarze to maniacy kawy. Tak, ale kofeina ma różne opinie. Jest dobra czy zła? Niektórzy mają wysoką tolerancję na kofeinę, ale u większości z nas ponad 400 mg powoduje nerwowość, problemy trawienne, a nawet drżenie mięśni. Kiedy poziom cukru rośnie, uwalniana jest insulina, która pomaga dostarczyć go do komórek. Nadmiar składowany jest w postaci tłuszczu. Podobno dążysz do tego, by pozbyć się cukrzycy. Jak to zrobić? Kontrolując to, co jem. U ciebie było inaczej. Miałam cukrzycę przedciążową, czyli zachorowałam na nią, zanim zaszłam w ciążę. Ta rodzina potrzebuje mojej pomocy. Aby poprawić ich zdrowie i kondycję, poczujcie ból. Zmienię ich nawyki żywieniowe. Wygląda wspaniale. Nauczę ich uprawiać warzywa. Zaproponuję pomysły na posiłki dla dzieci. Pokażę, jak zdrowo piec i świętować.